Dzień dobry, nazywam się Marzenna Koniuszy. Pracuję w Barze Mlecznym Agata od 1981 roku. Z wykształcenia jestem kucharzem. Robię to, co lubię, czyli gotuję, eksperymentuję. Zaczynałam pracę jako kucharz, potem byłam szefową kuchni, a na dzień dzisiejszy od półtora roku jestem kierownikiem tego małego, znanego baru Agata spod katedry. Bardzo się cieszę, że pracuję w barze Agata, bo mamy konsumentów, którzy przychodzą do nas od 30 lat. Wiemy, co lubią, czego nie lubią. Znamy trochę ich historię życiową. No bo jak ktoś miał 19 lat, a teraz no, ma prawie 50, to wiemy, jak jemu w życiu się ułożyło. Nie jestem rodowitą gorzowianką. Przyjechałam do Gorzowa z Bydgoszczy, do mojego wujka i tak się zakochałam w tym mieście, że zostałam. Gorzów zauroczył mnie zielenią, parkami, kościołami w centrum Gorzowa, eskapadą, gdzie w żadnym mieście czegoś takiego nie ma, żeby pociąg jechał u góry nad miastem. Ulubionym moim miejscem jest Park Kopernika. Mieszkam na Dolinkach i stamtąd niedaleko chodziłam z dziećmi na spacery. Tam dzieci nauczyły się żyć. Córka tam poznała swoją pierwszą miłość. Chociaż tak prawdę powiedziawszy, ja w Gorzowie też zostałam ze względu na miłość, bo tu poznałam męża, tu urodziłam dwoje dzieci, tu je wykształciłam, no i jestem do dzisiaj. Centrum Gorzowa, powiedziałabym, że jest nasza katedra, która niestety ostatnio nam troszeczkę spłonęła, ale mamy nadzieję, że wszystko uda się i w ciągu roku ją odbudujemy. Kiedyś mogłabym powiedzieć, że takim ważnym centrum dla gorzowian, bo słyszę, jak nasi konsumenci mówią, był nasz bar Mleczny Agata, który był przy katedrze. Był też Okrągla, gdzie były przepyszne lody i przepyszne desery. Też tam chodziłam ze swoimi dziećmi. Takim ważnym miejscem w Gorzowie jest na pewno bulwar, bo jest zmodernizowany, jest fajny. Filharmonia, no, najnowocześniejsza to jest u nas Filharmonia. Sama miałam zaszczyt gościć tam na, akurat jak był chór Aleksandrowa, który zginął. Gorzów jest pięknym miastem, jest na 7 wzgórzach, tak jak Rzym. Ma bardzo dużo zieleni, ludzie są tu bardzo przyjaźni, bardzo mili. W dzisiejszych czasach jeżdżąc do Bydgoszczy, bo odwiedzam bardzo często rodziców, dochodzę do wniosku, że jednak te duże miasta nie mają takiego serca, jak w takich mniejszych miastach. Naprawdę w Gorzowie się bardzo żyje przyjaźnie, fajnie się żyje. Za 100 lat bym chciała, żeby Gorzów był taki, jaki jest. Na pewno domy będą szklane, będą samochody na prąd, ale na pewno zostaną też te domy na tych 7 wzgórzach. Mam nadzieję, że zostanie ta zieleń, że ta nasza eskapada, która jest teraz remontowana. A jeżeli chodzi o nasz bar Agata, to myślę, że mimo, że od 12 lat jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, przedtem bar był 30 lat koło katedry, ale myślę, że za 100 lat dalej będzie nasz bar, bo myślę, że ludzie będą przychodzili na nasze wspaniałe pierogi leniwe, które są renomą, na nasze kotleciki z jaj, na nasze kotlety rybne, wszystko w ogóle, co tu robimy. Szanujmy się i kochajmy. To jest najważniejsze w życiu.